Kto więcej osób znajdzie, wygrywa stówę, a wy macie 10 minut. Czas start! Let's go! Ale świeci to! Problem jest taki, żeby schować się na dach tamtego domku u góry. Nikt nie schowa się tam, gdzie ja. A ktoś się schowa, to dupa. Ej, gdzie wy idziecie? Ja idę na górę. Ja idę na ten komin. Idę za mur. No. A ja za komin. A ja za mur. Mamy z Patrykiem podobny plan w takim razie? Ja mam jeden cel. Nice, ale kurzu ściągniesz. Ja mam już wypatrzoną kryjóweczkę tu za tym murkiem. My z Michem teraz szukamy, a pierwsze dwie znalezione osoby będą szukać w kolejnej rundzie i rywalizujemy między sobą, kto więcej osób znajdzie. Uczestnicy chowają się na ogrodzie i w domu i mam nadzieję, że ja wygram z tobą. Nie, ja wygram. Mój pokój, moja łazienka, tutaj. Jak ktoś tu zajdzie, to zajdzie właśnie w taki sposób. Zobaczmy. Nie, nikogo tu nie ma, a tak naprawdę będę tutaj. Nie działa mi lampka, kurde. Kurde, ej, zanuj się. Jak ktoś będzie przychodził tutaj, czyli wiecie, będzie patrzył tak, tu zobaczy, że nikogo nie ma i pójdzie, nie będzie tam się rozglądał. Myślę, że jest to całkiem niezła kryjówka. Właśnie wdycham kurzu, tylko tam nie ma, to na pewno nie byłaby kryjówka dla Fausty. To jest widoczek z mojej kryjówki. Dobra, a ja lecę szybciutko na dach. Ja mam lęk wysokości, wiesz o tym? A, dobry patent. Dawaj. Patryk wszedł, ja też tutaj jestem. Mamy piękne widoki. No skurczybyk mały, kurna no. Moja to kryjówka miała być. Tam w las. Dureń, no. Nie mam planu B żadnego. Gdzie my tu pójść? Może jakieś krzaki po prostu. Tu są straszne kolce. Ale, Jezus. Ale się zaraz wypierdzielę. Troszkę kurzu. Ja na odcinku Patryka widziałam coś bardzo ciekawego. Taką kryjóweczkę pod schodami. Generalnie moja teoria jest taka, że najciemniej pod latarnią i najlepiej się schować w miejscu, które jest teoretycznie oczywiste, ale tak naprawdę wcale nie jest i wtedy ogram ich psychologicznie, wiecie o co chodzi. Dobra, patrzcie na to. Kto tutaj jest? Wilson! Ty się tu chowasz? Tak. Okej. Chodź Michu, albo Mika, a ja wydam. Widać mnie? Jestem na 100% pewna, że jest tu milion pająków. I tutaj będę sobie teraz siedzieć i czekać, aż mnie nigdy nie znajdą. Ej, Olek, jesteś? Jestem. Weź sprawdź, czy mnie widać. No jak masz włączoną lampkę, to cię widać. No wiadomo, wiadomo, ale czekaj, przytrzymam i wyłączę. Totalnie nie. Nice. Ej, patrz, ja się tak samo kupię. Chyba cegłówka walnęła. Może tutaj wleść? Będzie bolesne. A żeby mi żaden kleszcz pod koszulkę nie wlazł, wsadzam w gacie. A generalnie, moi drodzy, tu są takie krzaki. Tutaj jest taka dziura. I popatrzyłam sobie od tej strony i wydaje mi się, że nie będzie skąd widać jakoś bardzo. Więc chyba jednak zmieniam moją taktykę i ukryję się tutaj. Nie znajdę już lepszej kryjówki. Patrz, tu się położę po prostu. Fajnie się tak czasem trochę zespolić z naturą, nie? Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o halo, lo, 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 tu, 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 radio, radio, io, 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 trio, trio, trululu, pio, pio, pio. Tak śpiewają. Plop, 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 halo. Na to wróbel zatrlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. W dupę mi się gałąź biła. Plan jest teraz taki, że się kładę za krzakiem. Oła. Tu jest Robertów. No i jesteś na naszej posesji? No jesteś. No. Ja jestem tutaj, Patryk jest tam. Uciekł, on wygląda w jakiś sposób. Au, uderzyłam się w głowę. I co, czas mi się wydaje, że coś po mnie chodzi. Mam nadzieję, że nie dostanę wilka od leżenia na tej zimnej ziemi. Ile robaków? Szukam! Let's go, lecimy. Dobra, dawaj. Powodzenia! Nawzajem! Powodzenia, mam nadzieję, że wygram, ale i tak powodzenia. Dobra, idziemy tędy. Ja mam pewną taktykę. Chciałabym zacząć od samego dołu domu. Wydaje mi się, że tam dużo ludzi się pochowa. Jest trochę zimno i wydaje mi się, że im się nie będzie chciało chować tutaj na podwórku. Lecimy na początku na pole. No i kto tu może być na przykład w krzakach? Na pewno ktoś jest w krzakach. Na 200% widzę takiego Dominika na przykład albo Mortalcia. Dajmy tego. Kurde bele, ej, masakra, mega trudno. Dobra, Michu, przeszedł, że tyle obok mnie. Byłem pewny, że już za chwilę do mnie zajrzę. Dobra, wyłaź, widzę sam. No skurde no! Ej, wiesz, że cię nie widziałem? Tylko powiedziałem tak po prostu? Serio? No? No nie, Michu, tak nie można! Jak tak nie można? No to wyłaź, kurde no! Trzeba się nie odzywać! I co, ja pierwszy może jeszcze byłem? No, chyba tak. Serio? No. Ej, dobra, chyba się starzeję, bo przestałem wygrywać w tych odcinkach. Ja się starzeję. No? Dominika gdzieś tu widziałeś? Może. A nie chcesz może powiedzieć? Za ile? Za dyszkę. Nie, za trzy mogę ci sprzedać. Nie no, za dyszkę. Nie no, za dyszkę to ta kumpla nie sprzedam, co ty? Dobra, dwie dychy. Juchu jest cały czas w ogrodzie i nawet nie pomyślał, żeby tu zajrzeć.
Dobra, zacznijmy od spiżarni tutaj. O Jezu, pajęczynę! Dobra, nikogo nie ma. Nie, w śmietniku nikt się nie schował, ale kto wie. Ej, żyjesz? Jura mi walnęła pod nogami, ale prawie się zabiłem. Dobra, tutaj na pewno będzie chociaż jedna osoba. Nie wierzę, żeby jej tam nie było. Mi się wydaje, że ktoś miał takie: kurde, przyjdę tutaj i nikomu nie będzie chciało się tu przyjść. No i co? I gówno mi się chciało, nie? Jezu, gdzie są ci ludzie? Dobra, łazienka czysta. Pralka? Nie, nie ma na pewno nikogo. Jeżeli ja nikogo w tej grze nie znajdę, to przecież będzie jakieś pogrożenie totalne. Myślisz, że ktoś jest na dachu? No widziałem, że ostatnio łaziliście na dach, więc wszystko jest możliwe. Ale kurde, nie chcę się tam wchodzić tak szczerze. Dobra, kto jest na dachu, niech wychodzi. Mi się nie wejdzie, nie ma szans. Patryk! Dobra, słuchaj tam kogoś, czy mi się wydaje? Dobra, chodzę tam. Dobra, widzę cię, byłaś. Dobra, nie ma... Nie wiem, jak ktoś tam jest, to... Nie zadziałało. Nie zadziałało tym razem, by nie usłyszał wcześniej. Nie, no mi się wydaje, że na dachu raczej nie, na dole gdzieś bardziej. A co ty do góry tak wszedłeś? Bo chciałem zobaczyć tutaj, jak sobie radzisz. Coś jak to kombinuje. Nie. Ja tylko jestem drugim operatorem. Na pewno ktoś tam zajął się, ale... Jak ktoś tam jest, to niech sobie gra. Nie chce się zabić. Ale kurde, telefon mi spadł z kieszeni. Prawie się zabiłem i mi telefon spadł. Ten dom jest w ogóle ogromny. Pole do schowania się jest naprawdę bardzo duże. Wszystkie pokoje i podwórko, a mamy tylko 10 minut. Jest wiele innych lepszych kryjówek, żeby ktoś się tutaj schował. Nie ma nikogo, nikogo nie znalazłam jeszcze. Julita to była, jakby była w kuchni, sprawdzała szafki, więc jestem bezpieczna u Julity, ale Michu jest wysoki i to mnie martwi. Tu nie ma, dobra. Nie ma. To jest jakieś w ogóle mega trudne. Dobra, kolejny pokój. Nikogo nie ma, dobra. Słyszałam coś, tu na pewno ktoś musi być. No nie była szansa, że ktoś jest w lodówce. 3 minuty. 3 minuty? Dobra, odprawię ty, że kurwo. Dobra, Michu, 3 dyszki. 3 dychy? 3 dychy. Zaraz. Patrzymy, tutaj, nikogo nie ma, lecimy dalej. Najgorsze jest w tym domu to, że jest mnóstwo taka matka. Czyli jest połowa czasu, a ja nie znalazłam ani jednej osoby. Zostało ci 3 minuty. Jaki pająk. Pra, wyłazić, skurczybyki. Nikogo nie ma, no nie mogę nikogo znaleźć. Ej, oni się na bank wszyscy schowali na zewnątrz. Założyłem się o 3 dychy z Dominikiem, że nikt go nie znajdzie, a Michu mi zaproponował 3 dychy, jak sprzedam, gdzie jest Dominik. No nie bądź taki. Kurde, nie sprzedam go. A może sprzedam? Nie sprzedam. A może sprzedam jednak? Nie sprzedam. Za 5 dych ci sprzedam, gdzie jest Dominik. Nie chcę. Ty nikogo nie znalazłaś? Nikogo! Nikogo? No, ale jesteście słabi. Nie idź tutaj, bo ja tu byłem. Dobra, to idziemy na górę samo. A byłeś na górze? Tak, byłem, nikogo tam nie było. Siema, kamerę widzę. Siema, mordo. Mamy Olka, znaleźliśmy Olka. Przez kamerę, bo widziałem tego podgląd, który mam 2 osoby. No nie. Podgląd mnie sprzedał, ja cały brudny. No przegrałam już. 3, 2, 1. Nie zostałam znaleziona! Oficjalny wygrywa! Haha! Kurde, 2 osoby znaleźliśmy! Stary, ale mnie wkurzyłeś, stary. Stary, byłeś tyle, żeby znaleźć Dominika. Nie znalazłeś go tylko dlatego, że nie chciało ci się, kurna, obrudzić sweterka, kurde. Na dach? Przy wchodzeniu na dach. Ale ja się bałem o swoje życie, okej? No strycie, trzeba było poszukać innego wejścia. Ej, spadł mi telefon, jakby ja byłem schowany tu. Rura na tym pękła, prawie spadł. O, ta rura, co jest tam. I gdzieś tam jest mój telefon. O, widać, po! Jestem największą przegraną tej gry, nie znalazłam ani jednej osoby. W tej rundzie Michu wygrał oficjalnie 100 zł, a teraz czas na kolejne 2 osoby szukające. Lecimy, czas start! Let's go! Teraz moim planem na pomysł na chowanie się i na content będzie Patryk. Chłopie, moim jest Sylwek. Szukam kluczyków od auta. O Jezu, jest ciemno, jak się wywalę z tą kamerą. Ja szukam kryjówki w domu. O, może w tych półeczkach tutaj? Ej, jakbym się tu zmieściła, to by był koks. Ej, a może w jakiejś szufladzie w garderobie? Boże, za dużo pomysłów mam. W tamtej rundzie chowałam się na zewnątrz. W tej rundzie mam zamiar schować się w środku. Tutaj co jest? Myślisz, że ktoś też tu chował wcześniej? O nie, tam jest szkło. Oj, tam jest szkło. Kto tu się chowa? Nie wiem. Widziałem, że nikt nie pobiegł na górę. A skoro nikt nie pobiegł tutaj na górę, pójdę jeszcze raz w te rejony, coś wykrywnisz. Ty, a to drzewo. Ej, czekaj. Ej, weź tam na samą górę. O, ja wiem. Tylko nie wiem, czy się zmieszczę. Tutaj jakby wejść. Tylko tu jest pewnie mnóstwo jakiegoś robactwa, więc zakładam kaptury. Tutaj jest w ogóle...
ultra duży spadek. Czy ja bym się zmieściła do szuflady? Jak ja się tu zmieszczę? O Boże! O fucking! No to chyba nie jest najlepszy pomysł. Bo nie mam gdzie w ogóle schować kamery, tak szczerze. I trochę się o te kamery boję. Bo chyba ona spadnie, to jestem w dupie. Ale jak wejdę tam na drzewo, to jest opcja, że nikt nie znajdzie. Drzewo jest bardzo dobrą kryjówką. Ja się zżyję z tym drzewem. Są dwie opcje. Albo zostanę znaleziona na samym początku, albo zostanę znaleziona na samym końcu. Nie ma nic pomiędzy. Oh shit. Tył jest w środku. Teraz pytanie, czy tyłek mi przejdzie? Pomknęłam. Zmieściłam się tu. O ja pierdzielę. Schowałam się za łóżkiem Julity. Jakby z zagłówku. To ty dawaj tam. Ja tu odejść. Daj. Niezbyt. Dobra, ja się chowam tutaj. Wyjdę na ten murek szybko. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. I wejdę tam za tego krzaka tutaj. Julita, ty się tu zowali. Kto tam jest? Michał, mogę z tobą? No, kurde. Dobra, ja idę tutaj. Mam tutaj taki fajny widoczek. No i mi się wydaje, że nie ma takiej opcji totalnie, że mnie znajdą. Dobra, sprawdzę tą szafę, gdzie byłam wcześniej. Może jest jakaś szansa, że tu się zmieszczę. Ej, patrzcie. Zmieszczę się tu. O kurde, spuściłem bąk. Ej stary, ja już nic nie widzę, tak żeby zaparowało. O to będą wiedzieli, że jesteś w aucie. Już nie mogę oddychać trochę, bo jestem tak ściśnięta. Zamknąć tej szafy do końca. Czy właśnie okazało się, że moja kryjówka jednak jest beznadziejna? Chyba tak. Dobra, tym razem mamy 15 minut na szukanie. My lecimy z koksem, szukamy ich. Tu kogoś słyszałem, tu od razu, patrz, zaraz łapie, patrz. Tu ktoś musi być na 100%. O! Widzę cię, wyłaź! Zaczynają szukać i ja już nie mogę trochę oddychać, także super. Julita! Ała! Ała! Walnąłem się w kamerę! Ała! Przepraszam. Dobra, mam Julitę. Czy ktoś był kiedyś gorszy wychowanego niż ja? Serio. Ach, na dachu nikogo nie ma. Szybko jeszcze sprawdzę tu. O, jest! Kto to? Michuj, bardzo dobrze, kurna. Nie, znalazł mnie. My jesteśmy najgorsi w tą grę. Ej, najgorsi, nie umiemy szukać, nie umiemy się chować. Sprawdź. Wow, tak niech się nie schował. O, jest! Kurde, wyłaź, skurczy bez mnie. Bagażnik. Nie! Wygrywam stówę! Idziemy dalej. Ale kombo chłop zawalił. Co za chłop? Czemu sprawdził bagażnik, jak sprawdził ciebie? Ale głupota. Myślałem, że będę pod puchą chociaż. Ale daliśmy się wyciuczkać. On jest za dobry. Nie, my jesteśmy za głupi. Na drzewie nikogo nie ma? Nikogo nie ma. Tutaj? Czysto. Dobrze idzie. Tu słyszę kogoś. Na 100% ktoś tutaj jest. Gdzie jesteście? Słyszę Olka, słuchajcie. Dominik, jestem pewny, bo to małpa, że wraz tak przyjdzie. Oczywiście, widzę Dominika. Mam cię. Serio, od razu? Lecimy. Bo ja mam problem. To już nie mój problem. Nie mam jak stąd zejść. Ja mam 15 minut, nara. Ej, ale szczerze, ja nie mam jak stąd zejść. Tu też nikogo nie ma. Tu się boję wejść. Dobra, patrzymy, czy to jeszcze tutaj, bo na dach nie wejdę. Nie słyszę w ogóle, żeby ktoś był w domu. Ale może to dlatego, że jestem już. Zwijamy na chatę. Szczerze liczę, że tam będzie dużo osób. Sylwek! Jezu, jaki mał piszą w ogóle! Operatora nie ma świeży! Chodź, Benio! No biegnę. Szybko, tu! Szafa, go nie ma. Poduszkiem jest tylko syf. Zresztą mi jest tu niewygodnie, ale w sumie kto pytał. Lecimy do Poli, do pokoju. Pokój Poli, tyk, poduszkiem. No nie ma, za kanapą. Nie ma, lecimy. I dobra, świeży tu był. Sprawdzał pod łóżkiem i za kanapą, ale nie zajrzał do szafy. Ładne mam zęby. Żartuję, mega żółte zęby mam. Beka z ciebie świeży, Beka. Jak tu ktoś jest dywanie, to już go nie ma. Nie ma. Pokój Julity. W łóżku nie ma. W szafie nie ma. Olek był w tym pokoju i mówi tak, dobra, sprawdzę w łóżku. Już sobie myślę, no ładnie, to przegrałam. Co? I nie sprawdził? Ej, tu śmierdzi, jakby się ktoś spierdził, tutaj musi ktoś być. Ej, tu jest otwarte. Skakuję tam. Ej, nie ma nikogo, czaisz to? Dobra, słyszę ich w domu. Nie ma. Mam cię! Jezus, tam znaleziona! Ale najgorzej!
wiem. Myślałam, że moja kryjówka jest lepsza, ale w to po mojej drące. Na razie mam zastój. Kochani, bardzo mi się to nie podoba. Chciałbym znaleźć kolejną osobę. Ma. Kibel. Czysto. Jest szansa, że tu siedzi? Nie. Czysto. 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 Dobra, czekaj, tu jeszcze na spokojnie sprawdźmy. Łóżko. Nie, no raczej w łóżku nikt się nie schowa. Czysto. Czysto, czysto. Lecimy do łazieneczki. Okej, okay, elegancko, świeżo to było, tak samo. No, w łóżku raczej nikogo nie ma. Zero miejsca kryjówka. Tylko już mnie troszkę boli, bioderko. Idziemy jeszcze na samą górę. Tu nikogo nie ma. Też nikogo nie ma? Jeszcze ewentualnie został sam dół domu. Otwierane. Więc już raczej jest przeszukane tutaj. Telefon. Mój telefon. To jest jakaś poszlaka. W lodówce siedzi, patrz. Nie, nie siedzi w lodówce. Widzę cię, dobra, wychodź. W worku nikt nie siedzi? To trochę wygląda. Tam było szkło, coś pobiłem, dobra. Na pewno tam razem ze szkłem nikt nie siedzi, lecimy dalej. Dobra, łazienka, kryjówka Wiki. Nie ma. Wiem, że też pali kryjówką. Było tutaj. To ja tu byś raczej nie zjeściła. Ej, centralnie noga mi martwi, jej już nie czuję. Podziałaj! Mam cię! Żartuję, nikogo nie ma. Ja, i nawet bym się nie skapnął, jakby ktoś tu był. Przeszukana cała góra, cały środek, cały tu. Więc tak naprawdę zostaje tylko podwórko. Kurde, ciasno, czuję się znowu, czuję. Mi się nie podoba. Ej, żygać mi się chce w takiej... I kupę mi się chce w takiej pozycji. Poszłabym kupę. Widzę kogoś tam. Ty, ktoś jest na dachu. Widzę kogoś na dachu. Myślałem, że to, tam ta czarna plama na dachu. Ale to jednak nikogo nie było. Ej, no serio, nie mam pojęcia, gdzie one się pochowały. Zostały dwie laski. I jak w sumie ich nie znajdę, to świeży wygrywa. Lecimy ciekawostki, widzowie. Bartek się rozchorował Kubicki, więc ja będę ciekawostkować. W trakcie zimnej wojny amerykańskie władze rozważały opcję unicestwienia księżyca, no nie od debila, ale po co? Po co niszczyć księżyc? Nie rozumiem. Miano użyć w tym celu bombę atomową. Takie działanie miało na celu pokazanie światu swojej przewagi militarnej. Gdyby Amerykanie się na to odważyli, dzień na ziemi trwałby zaledwie 6 godzin. Idziemy się do Poli. Ktoś jest u Poli. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tam by się chyba nie zmieściło na przykład. Nie ma. Nie ma. Ej, nie mam pojęcia, gdzie są dziewczyny, tak szczerze mówiąc. Powiedzmy, zajrzą do szafy. Tak samo jak śpiesz. 3, 2, 1. Dzyń. Dobra, koniec. Czy ja już mogę stąd wyjść? Dobra, ile znalazłeś osób? 2. 4!